Witajcie z tej strony Kuba, Kuba W dzisiejszym odcinku idąc dalej za serią tanich produktów z OLX przechodzimy na nieco wyższy poziom. Na dziś przygotowałem dla Was laptopa z serwisu polizingowego, serwisu Compre, w którym znajdziemy dużo takich ciekawych urządzeń. Dzisiejsza propozycja jest to laptop, który jest ciekawy z kilku względów. Najważniejszym z nich jest stosunek jakości do ceny. Ci z Was, którzy śledzili serię tanich produktów z OLX doskonale wiedzą, że rynek wtórny pozwala nam zaoszczędzić znaczną część wartości nowego sprzętu, tym samym oferując tam często takie same osiągi jak w przypadku nowych produktów. Nie inaczej jest w tym przypadku, bowiem przed Wami stoi laptop Laptop za 1000 zł. W tej cenie zazwyczaj ciężko jest znaleźć laptopa z Windowsem, który swoimi osiągami pozwoli nam na coś więcej niż przeglądanie internetu. Sytuacja ma się trochę lepiej w przypadku komputerów stacjonarnych. My jednakże w tym odcinku zostajemy w sferze laptopów. Podkreśliłem, że chodzimy mi te laptopy z Windowsem nie bez powodu, bowiem urządzenie, które przed Wami teraz leży na stole, swoją specyfikacją nadaje się do przerobienia go na Hackintosza. My to zrobiliśmy i w kolejnym odcinku pokażę Wam szczegółowo, jak uzyskać taki efekt na przykładzie konkretnie tego laptopa. Dzisiaj jednak pozostajemy przy Windowsie 11, którego dostajemy w zestawie z tym komputerem i za chwilę sprawdzimy, jakie to. O osiągi, zanim jednak do tego przejdziemy, kilka słów o specyfikacji. Dzisiejszy zawodnik to biznesowy Dell 7490 z ekranem w wersji Full HD. Na jego pokładzie znalazł się procesor Intela, a konkretnie i 5 generacji, 8250U, 4 rdzenie, 8 wątków o podstawowym taktowaniu 1,7 GHz, w buście do 3,7 GHz. Jeśli chodzi o RAM, mamy tu 8 GB DDR4, dysk SSD 250 GB, zintegrowaną kartę graficzną Intel Graphics 620, która moim zdaniem jest największym minusem tego zestawu, ale gdy spojrzymy jeszcze raz na cenę tego urządzenia, to bez wątpienia dochodzimy do wniosku, że naprawdę nie mamy co narzekać. Jeśli chodzi o portem tej 3 USB-ki w standardzie 3.2. Do tego jest USB-C wykorzystujący Thunderbolt 3. Jest także HDMI, czytnik kart microSD, RJK 45, combo jack oraz wejście na zasilacz, które oczywiście w zestawie dostajemy, żeby nie było. Komputer ten przetestowaliśmy pod kilkoma aspektami. Najbardziej podstawowy, czyli przeglądanie internetu. Zarówno w Chrome, jak i Edge'u wynik bardzo podobny, całkiem dobry. Internet można przeglądać naprawdę szybko i sprawnie. Jeśli chodzi o gry, tutaj dużo gorzej. Najnowsza wersja Minecrafta na singlu od 28 do 50 fpsów, na standardowych ustawieniach graficznych, da się grać, jednakże, aby Grać komfortowo, trzeba zmniejszyć render distance. Oczywiście mówimy tutaj o singlu, bo na multi jest trochę lepiej, wtedy komputer nie jest aż tak obciążany. Jeśli chodzi o csa 2 to sporym osiągnięciem jest, że w ogóle się tutaj włączył, jednakże grać się w to nie da. Cały czas około 4 klatek, jest on po prostu niegrywalny. Jeśli chodzi o montaż, o dziwo, komputer radzi sobie z 4K30 klatek, HDR nie jest niestety wspierany. Po uruchomieniu proxów krótki materiał idzie zmontować. Chcieliśmy tu również przeprowadzić Cinebench'a na CPU, niestety bezskutecznie, nie poszedł na tej konfiguracji. Podsumowując, jest to ciekawy sprzęt, niestety mój, Codziennych potrzeb nie będzie w stanie zaspokoić, ale dla mniej wymagającego użytkownika może się dokazać spoko opcja. Tak jak wspomniałem wcześniej, do komfortowej pracy brakuje tej dedykowanej karty graficznej, no i może trochę większej ilości pamięci RAM, przynajmniej na Windowsie, który tego RAMu potrzebuje sporo. Zobaczymy, jak wypadnie to na Hackintoszu. Jestem tego ciekaw. I teraz zapytacie, czy w końcu warto kupić, nie warto. Cóż, zależy to oczywiście od Waszych potrzeb. Jako komputer do prostych zadań sprawdzi się świetnie. Do przeglądania internetu i pracy w mało wymagających programach jest naprawdę bardzo spoko propozycja. Ja na co dzień pracuję w programach graficznych, programach do montażu wideo i tak dalej, nie tylko. Pod kątem filmów dla Was na YouTube, ale również zajmuję się tym zawodowo. I tu niestety dużo temu komputerowi brakuje do poziomu, który mi byłby potrzebny, do komfortowej pracy. Jeśli chodzi o zadania graficzne, lightroom i praca z rawami o dziwo jakoś tu idzie, ale sprawdzałem to tylko na MacOSie, nie wiem jak będzie na Windzie. O ilustratorze czy indesignie raczej możemy pomarzyć. Photoshop jako tako działa. Jeśli chodzi o montaż, krótkie reelsy na proxach, damy radę zrobić. Bardziej złożonego projektu nawet bym tutaj nie zaczynał. Tak czy jak odpowiadając na pytanie. Komputer ten zawsze będzie opłacał się w jednym przypadku. W przypadku, w którym szukamy laptopa do 1000 zł i ani złotówki więcej. Przeglądając rynek pierwotny na przykład w Media Expert, w tej cenie maksymalnie możemy liczyć na coś z Intel Celeronem N4020, 4 GB pamięci RAM, grafiką Graphics 600 oraz dyskiem 120 GB tutaj z plusem, bo często na NVMe. No ale takiego zestawu nie ma co porównywać do dzisiejszej polizingowej propozycji. Rynek wtórny znowu górą, a przecież ten komputer wygląda i działa jak nowy. Oczywiście tutaj nie można nie wspomnieć o minusach zakupu używanego laptopa, bo na pewno jest to bateria. Nie wiem ile trzymała w tym laptopie jak był on nowy, jednakże czas pracy, który jest w stanie teraz zaoferować jest dla mnie niesatysfakcjonujący. Komputer na jednym ładowaniu wytrzymuje około godziny przy mniej wymagających zadaniach, może półtorej. Drugą kwestią, na którą trzeba zwrócić uwagę w przypadku zakupu używanego laptopa, są termopady i pasta przewodząca, która w takim komputerze zapewne nigdy nie była wymieniana. Dzisiejszy Dell akurat nie grzeje się jakoś bardzo i nie chodzi zbyt głośno, ale przy zakupie używanego sprzętu trzeba na to zwrócić uwagę. Cóż, w dzisiejszym odcinku to już wszystko. Dawajcie koniecznie znać w komentarzu, co wy sądzicie o tym Delu. A my widzimy się już niedługo w filmie z Toszem. Jeśli chcecie więcej takich odcinków, więcej takich perebek, czy to z czy też z innych sklepów. Koniecznie informujcie się, łapką w górę, a będziemy na pewno robić takich materiałów więcej. Link do tego laptopa i do całego sklepu KOMPRO oczywiście macie w opisie. Na ich stronie są również inne ciekawe propozycje, więc jeśli jesteście zainteresowani, to możecie się zapoznać. A na dzisiaj ja już nie przedłużam, żegnam się z wami, no i NARKA.